Szansą sektora stoczniowego w Szczecinie jest na pewno daleko idąca specjalizacja. Myślę, że trudno nam będzie rywalizować ze stoczniami azjatyckimi. Natomiast poziom wiedzy naszych inżynierów, naszych budowniczych jest na tyle wysoki, że tą szansą, tak jak wspomniałem, jest specjalizacja i specjalistyczne statki. I wiem, że w dużej mierze jest to już wykorzystywane, ale to na pewno trzeba pogłębić. Jeżeli chodzi o możliwości prezydenta miasta, one są na pewno spore, natomiast prezydent miasta nie posiada czarodziejskiej wróżki, dzięki której mógłby rozwiązać tematy dotykające tego sektora. Tu pan prezydent Krzystek wspomniał o tym przystąpieniu miasta do klastra morskiego. Jest to bardzo dobry ruch i miasto w ten sposób, współdziałając w ramach tego klastra, może te działania wspominać. Nadodrzański korytarz logistyczno-gospodarczy jest to bardzo ważna inicjatywa, którą na pewno przyszły prezydent powinien jej powstanie i funkcjonowanie jak najbardziej wspierać. Pojawia się takie pytanie, czy powinniśmy się skupić naprawdę na tym, żeby sprowadzać turystów i tylko na tym, gdy w tym momencie, gdy nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, jak wiele dzieci znajduje miejsca w szczecińskich żłobkach, jaki to jest procent? To jest 8%, więc moim zdaniem mamy naprawdę wyższe priorytety w tym momencie i ja nie potrafiłbym obiecać, że tutaj się na tym skupię. Jeśli nie zatrzymamy odpływu młodych ludzi z miasta Szczecin, także Państwa dzieci, Państwa wnuków bądź dalszych pokoleń, miasto zacznie wymierać. I jak najbardziej podnoszenie prestiżu miasta jest dobrym pomysłem, tylko nie potrafiłbym Państwu obiecać, że będą to sprawy priorytetowe. Tutaj był podniesiony problem skanalizowania ulicy Przestrzennej. To się wydaje jako niewielki wydatek, jak najbardziej jestem za. Ale kolejne rozwijanie marin, jeśli znajdą się środki z unijnych dotacji, jak najbardziej ja bym nie potrafił obiecać tutaj środków z budżetu miasta. Nasz sektor szkolnictwa morskiego stoi bardzo dobrze. Szkolnictwo zawodowe z pewnością do poprawy, dlatego że inicjatywa jest, ale są tam też błędy. Nie chcę ich wytykać, bo kierunek jest dobry i tego się trzymajmy. Promocja, przede wszystkim poza miastem. Znaczy ja też często o tym mówię, nie promujmy miasta w mieście, bo to nie przynosi spodziewanych efektów. Promujmy nasze szkolnictwo, Akademię Morską, to jest światowa uczelnia, to jest światowa jakość, proszę Państwa, to jest się czym chwalić. Promujmy w całej Polsce, ale też promujmy za granicą. Pokazujmy, że mamy dobre uczelnie. Wiem o tym, że jeżeli powstaje kierunek, na który jest zapotrzebowanie, chociażby tych techników nawigacyjnych, to tam chętni są i znajdują się. Natomiast tam, gdzie nie trafiamy po prostu, to trzeba to szybko zmieniać. Nie ma co płakać, tylko zmienić i tyle. Brakuje współpracy między uczelniami w ogóle, a Urzędem Miasta. Na takim właśnie, w takim elemencie prognozowania, jakie zawody, jakie kierunki będą w najbliższym czasie potrzebne. Jakie będą potrzebne Państwu jako przedsiębiorcom, kogo Wy potrzebujecie, bo to jest robione trochę tak, że uczelnie teraz na własną rękę próbują wybadać rynek. Te uczelnie, które są prywatne, robią to trochę lepiej, te, które są państwowe, robią to lepiej lub gorzej. No akurat mówię, sektor, jeśli chodzi o sektor morski, wypada w tym świetnie. Po stronie miasta jest jedna bardzo ważna rzecz i tą rzecz powinno się jak najszybciej zrobić, czyli plan zagospodarowania przestrzennego na terenach postoczniowych. To jest właśnie to, co jest w gestii miasta. Studium to jest troszeczkę za mało, ponieważ i tak widzimy, co się dzieje. Stocznia, tereny postoczniowe objęte wadami prawnymi, chętnych na kupno nie ma, dopóki te sprawy nie zostaną wyjaśnione. W naszym rozumieniu odbudowa stoczniowego przemysłu, naturalnie przemysł offshore'owy, to jest trend, który już się utrzymuje długi czas. Widzimy teraz chociażby po ostatnich wyborach w Brazylii, ta sytuacja się nie zmienia, tam bardzo duże zapotrzebowanie będzie na kolejne offshore'owe, duże innowacyjne statki przemysłowe. A dlaczego mówię innowacyjne? Dlatego, że jest możliwość odbudowania stoczni przy właśnie współudziale Unii Europejskiej, gdzie są ogromne środki przeznaczone na innowacje. Widać długofalowe działania miasta, dlatego że remonty na brzeży Państwo je zauważają. Łasztownia wraca do miasta. To dzięki zabiegom miasta udało się przygotować rozwiązania komunikacyjne dla łasztowni, które też są jednym z elementów, jednym z kroków do tego, żeby ta łasztownia funkcjonowała. Przed nami oczywiście kolejne remonty na brzeży, bo je trzeba dostosować.
ta marina, która jest zbudowana w Kielpinie, Wyspie Grodzkiej, ona będzie przyjazna dla żeglarzy, tam będą toalety, będzie wszystko, co jest niezbędne, żeby się każdy turysta europejski czuł tam naprawdę dobrze. Przed nami oczywiście wyzwanie jeszcze Wały Chrobrego, po to, żeby tamte kruzery mogły stawać w lepszych warunkach. Oczywiście my nigdy nie będziemy portem tak atrakcyjnym jak Kopenhaga dla kruzerów i też ciężko nam jest konkurować ofertą, bo zwykle jak ktoś się zajmuje kruzerami, to wie, że zwykle jest zamknięcie na jeden dzień i no, przeważnie nie jadą niestety do Berlina. No i tak będzie, no, dlatego że to są turyści z całego świata, którzy sobie wyznaczyli obecność w Berlinie jako jeden z celów. Oczywiście my możemy zachęcać do tego, żeby w Szczecinie przebywali dłużej, żeby była dobra oferta. Ta oferta już jest. Te kruzery rzeczne, o których też była dzisiaj mowa, około setki, to też nie jest mało. To też są turyści, którzy zwykle właśnie w Szczecinie chwilę dłużej zostają i oglądają nasze miasto. Więc myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, powinniśmy to kontynuować, powinniśmy inwestować. Świetnie, że w najbliższym czasie ma być podpisana umowa w sprawie przekazania gruntu do Szczecińskiego Parku Przemysłowego. Doskonałe działanie klastra morskiego. Miejmy nadzieję, że za tą umową pójdzie rzeczywiście przepisanie tego gruntu do spółki, dlatego że dobrze wiemy, jak kończą się różnego rodzaju działania przedwyborcze. Każdy z nas pamięta Katar, który długo nam później szkodził przez wiele, wiele lat. Proszę Państwa, bardzo istotna moim zdaniem dla przemysłu stoczniowego jest trasa Nadodrzańska, czyli od ulicy Stołczyńskiej aż do mostu, przepraszam, do trasy zamkowej, gdzie my te tereny musimy w tej chwili, powiedziałabym, udrożnić w całym tego słowa znaczeniu. Nikt nie zwraca uwagi jak dotąd na to, że tam samochody jeżdżą po byle jakiej drodze, często bardzo niebezpiecznie, dlatego że tuż przy budynkach nie ma na razie żadnego pomysłu ani projektu na odpowiednie zlokalizowanie tej trasy przy wykorzystaniu także części terenów stoczniowych. Taka trasa musi zostać wcześniej wybudowana, bo za chwilę teleskop, który w tej chwili buduje 5 hal, będzie miał 30 hal, powstaną kolejne firmy na terenie papierni Skolwin, Huty i oczywiście stoczni. Więc aby stamtąd wyjechać i tam dojechać z przemysłem ciężkim, ta trasa musi zostać wyremontowana, zmodernizowana i to jest priorytet. Drogowy priorytet w tej chwili Szczecina. Zrobienie trasy nadodrzańskiej. Żeby Szczecin mógł się rozwijać gospodarczo, też musimy ogólnie poprawiać sytuację w naszym mieście. Potrzebne są mieszkania komunalne, potrzebne są dobre szkolenia dla studentów, dla uczniów techników, tak żeby ten, ja nie lubię tego określenia, kapitał ludzki dobrze się w naszym mieście czuł, żebyśmy mogli również tych specjalistów pozyskiwać. Bo wszyscy dobrze o tym wiemy, a Państwo z branży morskiej, a zwłaszcza stoczniowej widzicie, że duża część naszych specjalistów dzisiaj pracuje w Trójmieście, duża część specjalistów pracuje w Norwegii, duża część pracuje w Niemczech. Dzisiaj ja postuluję wspólnie z Darkiem Wieczorkiem, szefem klubu rady, komunalizację terenów postoczniowych. Kiedyś, jak Platforma Obywatelska zamykała stocznię, a później przekazała tą stocznię firmie Kraftport, która ją rozkradła, rząd obiecał program wsparcia dla Szczecina. Z tego programu nic nie wyszło. W ramach tego programu wsparcia te tereny muszą przejść pod kontrolę miasta. Bo jeśli ja będę prezydentem, czy ktokolwiek inny z tych kandydatów, którzy tutaj są, to nam będzie zależało, żeby wam dać te tereny w 10-letnią dzierżawę, po to, żebyście wy mogli wziąć kredyty, żebyście mogli rozwijać swoje firmy i tworzyć nowe miejsca pracy. Ja nie potrzebuję podatku od nieruchomości. Mi jako prezydentowi wystarczy to, że wy z tych pracowników, których zatrudnicie, 37% PIT-u zostanie w Szczecinie. I to jest wzrost gospodarczy naszego miasta, to jest szansa na rozwój Szczecina. Jeśli ktoś uważa, że Szczecin nie gospodarką morską stoi, a tak mówił Stanisław Gawłowski, lider Platformy, to jest po prostu nienormalny.